Udało nam się spotkać po 3 prawie tygodniach. Ja chorowałem, ty chyba też. Już doszedłeś do Troszeczkę siebie? Troszeczkę przeziębienie mnie złamało. Cały czas jeszcze dochodzę, bo do końca jeszcze nie powróciłem do takiej werwy. Antybiotyk zjedzony troszeczkę pomógł, ale no starałem się być też cały czas w pracy, żeby nie narobić sobie zaległości. Ogólnie chyba te choroby teraz pogołdapi krążą, bo sporo osób widać zakatarzonych, jak nie zakatarzonych, to kaszlających, co nie? Tak, no tutaj ten okres infekcyjny chyba największy. W urzędzie też, ale też pracownicy starają się dawać radę, żeby też nie zatrzymać pracy urzędu. Ale w maseczkach nie widziałem chyba. Jeszcze nie. Jeszcze także nikogo w mieście nie widziałem. Choć wczoraj byłem w Warszawie, to kilka osób widziałem. Bo to w sumie, jeśli w urzędzie ktoś zakatarzony chodzi, to warto byłoby, żeby jednak ta maseczka była. Maseczka była, szczególnie gdzieś tam w pokoju, jak siedzi kilka osób. Ale to póki co chyba wolna wola jest. Tak, nie ma takiego obowiązku. Zgłasza, nie ma obowiązku. Jak prace nad budżetem przebiegają? Pracujemy cały czas, spotykamy się, rozmawiamy, dyskutujemy, analizujemy różnego tematy, różnego typu tematy, też jedziemy w teren, jeżeli coś dotyczy jakiegoś zgłoszenia inwestycyjnego. A więc no, tutaj wspólnie z paniami skarbnik pracujemy nad tym, żeby przygotować go jak najlepiej. Czego możemy się spodziewać po tym budżecie? To o tyle ważne pytanie, dlatego że radni opozycyjni, bo ta koalicja chyba, która powstała, czuć, że ona jest opozycyjna w stosunku do burmistrza, mam wrażenie, że trochę kreśli czarny scenariusz dla tego budżetu. Czy rzeczywiście przy tych pracach nad budżetem jest ciężko go spiąć? Pracujemy nad tym, żeby on się spinał. No, na pewno trzeba powiedzieć jasno, że budżet będzie bardzo mocno projektowy, że trzeba też sporo pieniążków przeznaczyć na projekty. No i w końcu w tej gminie też się zająć tematami, które no, nie są w jakiś sposób PR-owe, czyli tutaj mowa o kanalizacji deszczowej na terenie miasta, bo jest to dużym wyzwaniem, dużym problemem. Przygotowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków, żeby w przyszłości spełniała ona wszystkie wymogi, no to też ogromne zadanie, bo przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w przyszłości tą inwestycję szacuje na około 25 milionów złotych. Ale powiedziałeś projektowe, to oznacza, że zaplanowane, może inaczej, nie zaplanowane, ale planujesz umieszczenie w tym budżecie wydatków inwestycyjnych i jakieś tam poważniejsze inwestycje. Tak, te inwestycje, które toczą się, które będą realizowane w przyszłych latach, to toczą się, ale też chcemy przygotować bazę projektów pod przyszłe konkursy, między innymi projekt świetlicy na terenach wiejskich. No, są wnioski mieszkańców, żeby w niektórych miejscowościach powstawały nowe świetlice, to trzeba przygotować dokumentację projektową. Są przygotowywane też we wnioskach zgłaszane potrzeby modernizacji dróg, to też na początku trzeba zacząć od tego wachlarza projektu, żeby mieć ten worek i móc aplikować w perspektywach, czy to unijnych, czy to rządowych, po środki zewnętrzne. Jakie inwestycje w przyszłym roku wydarzą się zgodnie z twoimi planami, które chcesz umieścić w budżecie? No, możemy co amfiteatru się spodziewać już? Możemy się roku? Spodziewać rozpoczęcia takiego może konkretnego budowy? Nie, no ale tutaj przyznania wniosku o dofinansowanie na amfiteatr. No, jesteśmy na etapie koncepcji, tworzona jest dokumentacja projektowa. Tutaj fala też jest projektowana. Park rzeźb, byliśmy na etapie konkursu, też rozmawiamy z radnymi na temat parku rzeźb. Tutaj też będzie przygotowywany projekt zagospodarowania przestrzennego, no bo trzeba też jasno powiedzieć, że przy ulicy Marka Mirosa ile mamy ławek dzisiaj? Ile mamy koszy na śmieci? Są ławki? No właśnie. Tam dobra, chyba akurat nie ma. Bo a więc tutaj też powiem, ten park rzeźb ma być przy tej ulicy zlokalizowany, a więc tą małą infrastrukturę też przy tych ulicach trzeba w ramach projektu uzupełnić. Jesteśmy też na kończącym etapie ekspertyzy dotyczących modernizacji, czy też funkcjonowania gołdawskich tężni, gołdawskiej infrastruktury nad jeziorem. Niedługo też mogą być podjęte decyzje o pierwszych zamknięciach obiektów, które zagrażają życiu i zdrowiu człowieka. Czyli co, w przyszłym roku też, w budżecie znajdą się zapisy, żeby w przyszłym roku już ostatecznie zacząć robić remont tężni i zacząć robić projekt. Czyli same prace jeszcze fizycznie jeszcze w terenie się nie rozpoczną. Tak. A co będzie takiego, co się rozpocznie w terenie? Co mieszkańcy będą mogli zobaczyć? Konkretnie, nie wiem, drogę, że którą zaczynamy robić, jakiś budynek zaczynamy remontować, coś na pewno powstaje. Te małe potrzeby mieszkańców, które staramy się spełniać w miarę na bieżąco. Okej, ale jakieś już konkrety, żeby mieszkańcy którejś części miasta mogli powiedzieć: o, nareszcie u nas.
konkrety. Na pewno w przyszłym roku znikną, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku znikną te nasze budki na zapleczu Placu Zwycięstwa i zostaną wyremontowane i przeniesione natężnie, bo dzisiaj na to została podpisana umowa, środki zostały przesunięte, wykonawca wyłoniony, udało się, a więc no to jest moim zdaniem dość fajny projekt. Czyli wschodnia strona Placu Zwycięstwa będzie mogła odetchnąć w końcu. Będzie cisza. Będzie cisza, ale też tą przestrzeń będzie trzeba w jakiś sposób zagospodarować, no bo tam też mamy problem z ptakami, które bardzo mocno, uciążliwie przeszkadzają mieszkańców, no i też zaśmiecają tą naszą infrastrukturę, no bo tam jest taki a la park trampolin dla dzieciaczków i ten park trampolin jest też przez nasze służby miejskie dość często czyszczony. Co do inwestycji, to ja powiem jedną chyba najważniejszą rzecz. Wszystko jest uzależnione od tego, które nasze wnioski przejdą dalej, bo na przykład jeżeli przejdzie wniosek na miękki, na różnego typu działania, na wiaty rowerowe w parku miejskim i na terenie przy jeziorze, no to wtedy będziemy starali się to realizować. Ale no te główne takie zadania inwestycyjne będą bardzo mocno uzależnione od tego, jaki wniosek nam przejdzie, jaki nie. To teraz może jeszcze powiedz, jakie złożyliśmy albo jakie planujemy złożyć, tak żeby ci, którzy nie śledzą na bieżąco... Żebym pamiętał je wszystkie, to będzie ciężko. No na pewno niedługo zostanie ogłoszony przetarg na stadion. Czyli ta inwestycja na tą płytę boczną będzie się toczyła. Przygotowywany jest program funkcjonalno-użytkowy na tą modernizację ulicy Cmentarnej Gumbińskiej, na Mazurskiej i Warszawskiej. To tutaj też myślę, że ta droga, ta ulica, te ulice zostaną poprawione w przyszłym roku. A więc to takie no, dwa kluczowe, które będą na pewno realizowane w przyszłym roku. Będzie kończona ulica Polna, która dzisiaj już inwestycja cały czas się toczy i możemy też obserwować. Drogi robione są w Różyńsku Małym. Też jakieś tam głosy mieszkańców wpływają, żeby zmienić coś na tym etapie, że coś im nie pasuje. To też dzisiaj chcę jeszcze pojechać na wizję lokalną i porozmawiać z mieszkańcami, co tam nie gra według nich w ramach robienia tego zadania inwestycyjnego. No i tutaj kolejne zadania to będą też zadania, które będą miały na celu no, integrować mieszkańców. No, mam nadzieję, że ten budżet obywatelski powróci w takiej formie, jak rozmawialiśmy z Radą Miejską i też jak wpływały wnioski od Rady Miejskiej, bo tam z tego co pamiętam wniosku było 300 tysięcy na budżet obywatelski, czyli to też... No było, żeby może nawet zwiększyć, żeby ten do 400, rok... Do 400, żeby ten rok nadrobić. Nadrobić. To tutaj przeanalizujemy to bardzo mocno w budżecie i też wtedy już będziemy w stanie powiedzieć jasno, czy budżet jest w stanie to utrzymać, czy nie, ale no ten budżet obywatelski też by był ogłoszony, myślę, że jeszcze w tym roku, żeby zadanie jak najszybciej w przyszłym roku rozpocząć, żeby można było to wykonać i zrobić. No i tutaj no, będziemy głównie opierać się też o dofinansowania zewnętrzne, no bo wiemy, że to jest najważniejsza część finansowania większych inwestycji na terenie gminy, bo możemy otrzymać dofinansowanie w wysokości na przykład 80, 95% czy 70% i wtedy też coś nowego, dobrego zrobić na terenie gminy. Ten budżet, twoje plany podejrzewam dotyczące budżetu może totalnie, tak mi się wydaje, rozłożyć najbliższa sesja Rady Miejskiej. Pojawiły się takie informacje w przestrzeni, tutaj bym powiedział, ulicznej, że jest wniosek klubu radnych, tutaj klubu, nazwijmy to Piotra Bartoszuka, bo to tak najprościej jest określić, chociaż on nie jest radnym, ale jakby to są jego radni, o zwołanie sesji nadzwyczajnej, na której być może pojawi się taki wniosek, żeby nie było kontynuacji budowy zakładu przyrodoleczniczego. Przynajmniej tak te głosy gdzieś krążą w przestrzeni. Prosiłem przewodniczącego klubu, żeby udostępnił, jaki wniosek oni wysłali do gminy. Powiedział, że nie może udostępnić, nie dostał na to zgody klubu. Trochę to dziwne, że taką tajemnicę trochę. Z tego co wiem, to klub tutaj uzgadnia treść stanowiska, które będzie chciał klub prawdopodobnie na najbliższej sesji nadzwyczajnej podjąć. Z tego, co otrzymałem informację, to te stanowisko miałoby na celu określić, że nie ma sensu, nie ma podstawy do kończenia kontynuacji budowy, ale ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Czyli tutaj jasna decyzja, jasne stanowisko Rady Miejskiej, że należy się pochylić nad tym, żeby tę dotację zwrócić, ale też myślę, że Rada Miejska wtedy nie będzie chciała, że nie kończymy tej inwestycji, tylko będzie chciała, żebyśmy przeanalizowali i znaleźli inne źródło finansowania tej inwestycji, no ale trzeba zwrócić uwagę, że dotację, którą otrzymaliśmy od Urzędu Marszałkowskiego, wtedy musimy zwrócić. No dokładnie o to chciałem zapytać, czyli... czy jeżeli doszłoby, że Rada określiłaby to stanowisko, czy wręcz
podjęła uchwałę, że nie kontynuować. Nie wiem, jaki, mówię, jest projekt, plan stanowisko klubu. Tutaj była opinia prawna, że to nie może być uchwała, bo była propozycja ze strony klubu uchwały, ale no, prawnik jasno przekazał, że powinno być to stanowisko. Czekamy na ostateczny kształt tego stanowiska i dopiero wtedy będziemy mogli więcej porozmawiać i zobaczyć. Ale załóżmy, że radni zdecydują, większość radnych zdecyduje, że nie powinno być tej kontynuacji i że powinniśmy oddać dla Urzędu Marszałkowskiego pieniądze i myśleć, w jaki sposób inny dokończyć. Czy to nie rozłoży przyszłorocznego budżetu? To tak, po projekcji budżetu tutaj... Bo to trzeba będzie około 20, co najmniej pewnie milionów znaleźć. Jak projekt zostanie przygotowany, też już rozmawiałem dzisiaj z paniami skarbnik, przygotują analizę, poprosimy też Urząd Marszałkowski o wyliczenie takich dokładnych środków. Na przykład jakbyśmy mieli je zwrócić na dzień 1 maja przyszłego roku, jakie kwoty byśmy musieli oddać łącznie z odsetkami. Do tego też no, pokażemy, przygotujemy taką analizę w przyszłości, jak to wpłynie na nasz budżet, żeby też radni mogli zobaczyć, jak ten budżet by funkcjonował. No tutaj pytanie też, jak Urząd Marszałkowski do tego podejdzie, czy na przykład nie wyrazi nam zgody na zwrot przez 10 lat. No tutaj kilka scenariuszy też wtedy bierzemy pod uwagę, ale no tutaj też zwracam uwagę na pismo, które wystosowaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego. Wystąpiliśmy o wydłużenie terminu złożenia wniosku o płatność końcową rozliczenia inwestycji, przekazania informacji o wyłonieniu wykonawcy do maja przyszłego roku. To jest nam czas potrzebny na to, żeby potwierdzić, że dach ma konkretną odporność ogniową, na przeprowadzenie ekspertyzy. Dajmy troszeczkę czasu. Ja zwracam uwagę, że tutaj widzę ogromny pośpiech z różnych stron, a pośpiech naprawdę może być szkodnikiem. Tylko teraz tak, sesja prawdopodobnie miałaby się odbyć w poniedziałek. Na BPA nadal żadnej informacji na ten temat nie ma. Jeśli się odbędzie w poniedziałek, to są 2 tygodnie na przedłożenie projektu co budżetu już uwzględniającego to stanowisko radnych. Uda się w ciągu 2 tygodni to zrobić? Czy ten budżet, który się pojawi, ten projekt budżetu nie będzie w ogóle zakładał odstąpienie jakby od... Jeszcze takiego scenariusza nie mam w głowie przeanalizowanego i myślę, że potrzebujemy tutaj informacji, co się wydarzy w poniedziałek i wtedy będziemy myśleć, co z tym zrobimy, w jakim kierunku pójdziemy. Bo to będą 2 tygodnie, no można powiedzieć, zbudowanie od podstaw całego nowego budżetu. Wszystkie zadania inwestycyjne, jeżeli mielibyśmy założyć scenariusz, że zwracamy w skali roku, trzeba by było przemodelować troszeczkę. Tutaj do tego też no, trzeba by było rozważyć nad tym, czy robimy jakieś projekty strategiczne. Dzisiaj rozmawiamy i chcemy realizować z naszymi partnerami zewnętrznymi. A kolejne projekty już się dzisiaj zaczynają pojawiać. O kolejnych projektach też zaczynamy rozmawiać. Też chcemy przygotować w przyszłym roku miejski plan adaptacji do zmian klimatu. To da nam też furtkę do aplikowania po środki 95% na tworzenie terenów zielonych, czyli tutaj też no, fajne zadania, między innymi zagospodarowanie terenu tak zwanej szpitalówki. W budżecie też chcemy zaplanować projekt tego terenu. Jest wizja i koncepcja na teren w formie ogrodu i też połączeniu z ogrodem świateł, czyli coś, czego nie ma na tym terenie. A jak moglibyśmy to sfinansować ze środków zewnętrznych o dużej alokacji środkowej, to warto moim zdaniem to zrobić. Jeżeli byłoby to 95% z zewnątrz, no to za 5% zrobić jakąś inwestycję, która byłaby oryginalna, ładna, być może przyciągałaby też i turystów. Też mamy troszeczkę takie podejście bardzo mocno analityczne. Tutaj też powrócił na tapetę temat kwatery Robinsona. Tutaj kierownik Wydziału Utrzymania naszych, można powiedzieć, że terenów, przedstawi nam analizę, jakie będą koszty utrzymania w przyszłości zrobienia tego projektu, bo tutaj docierały do mnie informacje, że będą to ogromne koszty. No i będziemy też takie wszystkie poszczególne tematy analizować pod względem utrzymania w przyszłości, no bo wiemy, że w przyszłości te koszty też musimy ponosić. Zmiana tematu. Na temat, który pojawia się co jakiś czas, aczkolwiek w tej kadencji jeszcze się chyba nie pojawił. Drogi powiatowe. Czy gmina planuje rozpocząć z powiatem jakieś rozmowy na temat przejęcia od powiatu dróg powiatowych w mieście? Zawsze takim argumentem... Nawet już rozpoczęła na temat... już rozpoczęła się. No, bo zawsze nie powiem, której ulicy, bo to też dotyczy projektu. Znaczy ja wiem, ale powiem dlaczego. Zawsze był taki argument, że te drogi wymagają wszystkie remontów, nie chcemy brać czegoś do remontów. Teraz powiat wyremontował już co najmniej część dróg, Kościuszki, tutaj będzie Słoneczna, no i inne.
może w tym momencie właśnie jest to moment, że można by było przejąć. No, nie będzie to wiązać się już z kosztami typowo inwestycyjnymi. Ale kosztami tylko, utrzymania. Tylko kosztami utrzymania, jesteśmy, ale w końcu będzie porządek. Może jesteśmy po otwarciu ofert przetargu na utrzymanie zimowe dróg. Też zobaczymy, co tam się wydarzy, jakie oferty wpłyną. Jakie oferty wpłynęły, bo jeszcze tego nie analizowałem. No i tutaj no, też chciałbym zwrócić uwagę, że no, też na pewno będziemy dążyli do tego, żeby współpracować z powiatem gołdawskim w tym zakresie, żeby współpracować na temat utrzymania dróg, no i też, żeby w przyszłości nie było takich sytuacji, które działy się w przeszłości, że na przykład my wymienialiśmy infrastrukturę na drodze powiatowej i musieliśmy wnosić opłaty do starostwa powiatowego i w kolejnych latach za to coś znajduje się pod ziemią, a więc no tutaj, jeżeli tutaj cel społeczny jest wyższy i te kwoty no, są dość spore, które trzeba tam wnosić opłaty, to warto moim zdaniem w takim względzie rozważyć przejęcie tej drogi i pierwsze takie rozważenia i spotkania, czy to z panem starostą, czy to z panią dyrektor zarządu dróg powiatowych mamy i prowadzimy takie rozmowy, a nawet chcemy niektóre drogi lub też niedokończone elementy, na przykład mowa o niedokończonej inwestycji 1 maja, zrobić wspólnie, bo część jest gminna, część powiatowa, wspólnie zrobić projekt, wspólnie złożyć wniosek, jedna strona złoży, wtedy aplikuje, będzie aplikowała do środki, bo trzeba takie po prostu też drobiazgi dokończyć, żeby no, mieszkańcom żyło się lepiej. Tak, ale te przejęcie dróg, już tyle lat się mówi o tym właśnie, żeby w mieście uporządkować sytuację, żeby te powiatowe przejąć, żeby w całym mieście były drogi miejskie, no może poza wojewódzkimi, które przebiegają, niech województwo sobie samodzielnie ogarnia ten temat, ale żeby nie było tego podziału właśnie już powiatowe, gminne. Koszta. Okej. Okay. Ja patrzę z drugiej strony. Zgadzam się, a ja patrzę... I bronię z budżetu, bo zawsze zimowe, letnie utrzymanie, sprzątanie, malowanie pasów, no zgoda, naprawdę ale to wszystko kosztuje. Ale ja pójdę tą inną trochę nutę. Braciom łatwiej się dogadać. Bo zawsze to był ten argument, że przede wszystkim było, że no nie wyremontowano, my nie będziemy brać czegoś do remontu. Ja pamiętam, nieraz to słyszałem. No teraz mamy gotowe. No, myślę, że zgoda. Na tym polu też będzie zgoda i będziemy rozmawiać i dochodzić do jakiegoś konsensusu. Tylko rozmawiać. Mamy pierwszą zimę, okej, okay, ta zima jeszcze powiedzmy była ciężka zbyt, do zrobienia. Ale mówię o teraz, zbyt wcześnie, zaraz nazwijmy to po wyborach, nie da się. No ale w przyszłym roku już przydałoby się... Dlaczego się nie da? Powiedzmy, że ciężko było zaplanowany zrobić. Budżet... Na ten rok zima była ciężka, więc sporo poszło już na tutaj pierwszą jest część. Tutaj jest jedna roku. Duża różnica. No my w przetargu na zimę zmieniliśmy, można powiedzieć, że postępowanie przetargowe. Podzieliliśmy tereny wiejskie na części, żeby przyspieszyć ten czas odśnieżania drogi. Dany oferent mógł złożyć oferty tylko w dwóch częściach, żeby nie zdarzyła się taka sytuacja, która zdarzała się w przeszłości, że no jeden tabor miał odśnieżyć cały na przykład teren wiejski, żeby ułatwić tą i zwiększyć jakość odśnieżania dróg. No tutaj zostały też wprowadzone zmiany w postępowaniu. Teren wiejski został podzielony na części i mam nadzieję, że uda się wyłonić wykonawców i poskutkuje to lepszym standardem odśnieżania dróg gminnych. Ale też, no jak zaczęliśmy o województwie, to też na spotkaniu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich tutaj rozmawialiśmy na temat odśnieżania drogi wojewódzkiej do Węgorzewa, no bo tutaj śmieszna sytuacja, ale prawdziwa. No, do granic powiatu mam beznadziejnie zazwyczaj odśnieżone. No właśnie, dalej. Nie, Gołdap Węgorzewo ma już inny standard, ale już Węgorzewo-Kętrzyn ma wyższy standard. A więc... Tak, ale też nawet mówisz o standardzie tym oficjalnym, ja mówię o tym standardzie realnym. Dziwnym trafem jest tak, że jak dojeżdżamy do granicy powiatu, zaraz później zaczyna się 650 droga w lepszym stanie. A więc tutaj też na ten temat prowadzimy rozmowy, żeby no tutaj też no, zmienić ten standard. Ja wiem, że Zarząd Dróg Wojewódzkich też liczy, można powiedzieć, że natężenie ruchu na konkretnych odcinkach drogi i pod to przygotowuje konkretny standard drogi, ale no tutaj będziemy też walczyć, żeby no tutaj zmiana nastąpiła. W listopadzie też planujemy spotkanie z marszałkiem województwa, żeby też porozmawiać między innymi na ten temat. No tak, mimo wszystko ja nadal bym drążył ten temat dróg powiatowych. Widzę, że mocno drążysz. Tak, dlatego, że ten temat, ja jeszcze go pamiętam od czasów panów Mirosa i Podzieskiego i to było mówione, że nie będziemy tego przejmować, bo to jest tyle do zrobienia, że i to jest że prawda. Nie. Ale w tej chwili, właśnie mówię, no kościuszki mamy... Powiedzmy, że zrobiono, tam są Boczna, błędy. Boczna, Olecka, Ełcka, Miodowa. No, mógłbym tych ulic naprawdę... Tych ulic, które są do remontu, okej. Okay. Do zrobienia, bo na przykład Miodowa jest to ulica, która ma nazwę... której nie ma.
ale już pierwsze domy stoją. Tam mieszkańcy też będą chcieli dojeżdżać. Tam trzeba wytyczyć drogę. No w tym roku zaczęliśmy ją też w jakiś sposób żwirować, no ale trzeba do budżetu ująć też spore pieniądze, żeby ta droga nawet w standardzie żwirowym powstała, bo tam kolejni mieszkańcy kupują domy. No i też każdy chce mieć jakiś taki nawet podstawowy, godziwy dojazd. Byłem na tej drodze, a więc... No, ja mieszkam niedaleko, więc no też wiem, jak to wygląda. Ale no, ja patrzę a więc pod kątem pod tym kątem, to musimy naprawdę takie też podstawowe rzeczy nadrobić, żeby no, można było w przyszłości przejmować drogi powiatowe. Ale dlaczego nie przejąć Armii Krajowej, która w tej chwili już jest w sobie w dobrym stanie? No studzienki trzeba poprawić, no bo to nie wiem dlaczego nigdy wykonawcom nie wychodzą studzienki kanalizacyjne, zawsze są. Trzeba ich zapytać. Nie mam zielonego pojęcia. Dlaczego nie przejąć? No bo w tym roku już przetarg na zimę był przygotowany na konkretny zakres ulic. Na pewno zwiększyłoby to koszty odśnieżania zimowego. Zwracam uwagę, że nawet odśnieżanie zimowe i w tym roku już było robione w ramach procedury unijnej, czyli ta wartość zamówienia szacowana była dużo wyższa. Może idźmy do kolejnego tematu. Nie, jeszcze zostaniemy przy drogach. A propos odśnieżania, czy udało się dojść z powiatem do jakiegoś formalnego czy nieformalnego porozumienia, żeby tam, gdzie są jakieś krótkie odcinki powiatowe, żeby nie było sytuacji takiej, że jedzie gminny pług, podnosi ten pług, omija 200 metrów powiatowego odcinka, znowu opuszcza pług. Jednocześnie, że jak powiat gdzieś jedzie i ma 100 metrów drogi gminnej, podnosi pług. W tym roku nie, ale już siadamy na początku przyszłego roku, żeby to wszystko zaplanować i no, nawiązać taką współpracę. Czyli jednym słowem nadal będą zimą będą takie zgłaszane sytuacje, że pół przejechał, tak. Podniesiony, nic tak. Nie zrobił. Oj, niedobrze, niedobrze. Zastępca burmistrza. Kiedy poznamy nazwisko nowego zastępcy burmistrza? No już tak tutaj jesteśmy dzisiaj w gabinecie akurat, który zazwyczaj był piastowany przez zastępcę burmistrza, był tutaj urzędował. Ciągle ten fotel pusty. No pusty. Kiedy poznamy nazwisko zastępcy? Miejmy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości. Jak tylko będzie powołany, na pewno poinformuję Państwa. Ale kiedy możemy się tego spodziewać? Jeszcze w tym roku, czy już w przyszłym? W tym na pewno. Kto nim będzie? Zobaczymy. Ilu jest kandydatów? No w twojej głowie. Ciężko policzyć. Bo rozumiem, że konkursu otwartego na to nie będzie. Nie będzie. Zastępca burmistrza jest powoływany zarządzeniem burmistrza, no i też tak będzie w tym przypadku. A więc dajmy troszeczkę czasu. Też no, dzisiaj mieliśmy na przykład posiedzenie komisji konkursowej dotyczące zastępcy kierownika Wydziału Inwestycji i Rozwoju. Też mam nadzieję, że tam kolejna osoba z doświadczeniem zawodowym w tej branży się pojawi, żeby ten wydział jeszcze wesprzeć. No dobrze. W listopadzie? Nie wiem. No bo pracy jest dużo, no nie ma co ukrywać. Ty też często jesteś na wyjeździe, więc zastępca przydałby się nawet, żeby na posiedzeniach komisji... Ale już dobrze opanowaliśmy połączenia zdalne, a więc nawet jak jestem w trasie, to po drodze robimy spotkania, podpisujemy. Zgoda, ale ja tutaj... mam na myśli nawet posiedzenia rady czy komisji, bo tych posiedzeń trochę się teraz narobiło. I tutaj fajnie by było, że był taki, bym powiedział, bardzo mocno umocowany przedstawiciel burmistrza. Właśnie taką osobę tutaj być. Będę chciał mieć na miejscu, żeby tutaj uczestniczyła w wszystkich posiedzeniach, we wszystkich spotkaniach takich wewnętrznych, ale też no, myślę, że to taki okres takiego nawału na wyjazdy zewnętrzne pomału mija i tutaj już no, będę miał jeszcze więcej czasu. A mam go dużo też, to nie jest tak, że nie mam tego czasu, no bo ja zaczynam pracę przed 7, a dość często kończę w godzinach wieczornych, w nocy się regeneruję i znowu wracam przed 7. A więc... no, możesz tak zacząć robić jak świętej pamięci Marek Miros, że siedzieć do 2-3 w nocy. Nie, to tak, to nie dał rady bym funkcjonować. Potrzebuję regeneracji i snu. Ale ten zastępca tak... Obserwując jednak, no często by się przydał, bo nawet ostatnio na sesji była ta sytuacja, jak dobrze pamiętam, że musiałaś chyba sesji czy komisji, że musiałaś trochę szybciej wyjść. I tutaj ten zastępca byłby dużo bardziej jakby umocowany niż sekretarz na przykład, bo pani sekretarz też nie o wszystkim wiedzę ma. No, przynajmniej w moim odczuciu zastępca burmistrza miałby tą pełną wiedzę i mógłby naprawdę mówić to, co jakby twoim głosem. Tym samym głosem. Jestem też tego zdania. Czyli co, listopad? Pożyjemy, zobaczymy. Dzięki za rozmowę. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że zdrowie nam pozwoli, żebyśmy już porozmawiali w przyszłym tygodniu. Dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję.